Tam jest pijalnia wód mineralnych. Wykładają rzeczy do kontroli i czekają. I to będzie już od drugiej, prawda? W którymś momencie przychodzą GoPro-wcy i ewentualnie no, przyjdą fachowcy, oni posprawdzają to, co oni mają w, tych, w ramach tego obowiązkowego sprzętu. No i wystartują. Także Dareczku, jak będą ekipy, jak będziecie mieli wszystko gotowe. Więc ja... Organizacyjny strój. Ekstremalisty. Tak, taki. Działa jak windstopper. Nie. Przetrę sobie to. To się cały czas filmuje oczywiście, bo jest bardzo dużo wilgoci tutaj. Kilometrów mamy mnóstwo. A pierwsi już zaczęli jazdę na rowerach? Znaczy skończyli, bo zaczęli to zaczęli na pewno. A ile miało być tej jazdy? 80. To oni, czekaj, wyszli o 11. Stąd? Liczę, że tam się idzie za 2,5-3 godziny, tak na mój głos. O 11 w nocy, tak? Aha. Tam dwie grupy szły, o 11 z hakiem. Później o 5 rano Czesi i teraz my. Ale prosto, bo czyli nie, oni jadą dalej. Ale myślę, że tam się zamienili prowadzeniem, dlatego że tu przyszła grupa z tym takim najstarszym panem Staszkiem, takim siwym. A oni są dobrzy. Dobry jest, dobry. Oni nas dwa razy wyprzedzali, nie? No właśnie, właśnie. A my ich... raz. Dobra. 16 to krakusy, tak? Znaczy ci, co tu prowadzili? To jest taka mieszanka. Idźmy. Będziemy jeździć, skończymy imprezę. To mogę zostawić tu moją kurteczkę do wyrzucenia? Do wyrzucenia, tak. Super, dziękuję. No to do bye bye, trzymajcie się, cześć. Cześć. Ja tu stoję do 13. Spoczuję. Nie ma sprawy. To jest 22 godziny, ktoś tam miał stać 26 na swoim punkcie. A no, a dużo jeszcze ekip idzie? Ja myślę, że jeszcze jedna. A góra dwie. A w bliskim odcinku czasowym? Nie wiem, bo ile osób to mi tutaj, kierownik tutaj przyszedł koło 10 i mi powiedział, że rząd 6. Ale może ktoś się tam jeszcze ciągnie.
każdym razie ja zamykam kramik o 13. Dobra. No to do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć. Och, jak tam pięknie. Cześć, cześć, witam serdecznie, cześć. Witam was. Salomon Trophy. Mars krzepi. Mars to taka planeta. Tam jest punkt. Punkt widzenia. Ciężko uwierzyć. Duszniki, zdrój gospodarze, Melati Czarny Bór. Dzień dobry, jesteś w ukrytej kamerze. Wieczorem byście nie dotarli. Azades. Byśmy padli jak koty. Obudziliśmy się o 12 w nocy. Autentycznie. O 12 w nocy obudziliśmy się, jak zaczęły grać. Dokładnie. Ale Czechów też nie widzieliście. MKS Duszniki w drugi. 3, 7, 15. Witamy. Siódmy zespół, który zmierza do meczu. Proszę Państwa, 250 km z woda. Zjemy fasolkę. Proszę Państwa, rozpoczynamy rywalizację. Prosimy do ogródka przedstartowego zawodników seniorów. Sławomir Wisieński, numer startowy 1. Sławomir Wdowian, numer startowy 2. Azydeza Łeb Katowice. Michał Pijas, numerem 3.
AZS AWF Katowice. Z numerem czwartym Maciej Wojciechowski, Policyjny Klub Sportowy Szczytno. Z numerem piątym Radosław Cichorek, Liga Obrony Kraju Poznań. Z numerem szóstym Tomasz Oziemczuk, Liga Obrony Kraju. No, można by po prostu pójść za nim. Ja w ogóle uważam, że powinien być tak dłuższy dobieg i powinniście postawić nie po 8, nie 8 punktów, to przynajmniej 10 i w trzech grupach. I na większym obszarze. I wtedy nie ma takiej możliwości, żeby w dobrym sportu ludzie chodzili, a po prostu wiem, co się dzieje. Ja bym powiem raczej nie bieg na orientację, a bieg pozytywany. Państwo na zero! Łukasz Pajsny na zero! Andrzej Dziedzicki jedna! Ósemka Łukasz Pajsny, Łukasz Zakopany zero! Andrzej Dziedzicki jedna! AZS AWF Katowice! I na razie Piecha, Wojciechowski i Pajsny na zero! Kolejni zawodnicy. I Misiak tylko Łukasz, jedna. Jedna runda tylko Łukasza Misiaka, dobra.